Cześć, dzień dobry, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS Bez Tajemnic, w którym co tydzień pojawiają się nowe odcinki o tematyce nowoczesnych usług dla biznesu. Czasami przemawiam do Was sam, a czasami z zaproszonymi gośćmi. Jak będzie dzisiaj? O tym za chwileczkę się przekonacie. Możecie również dołożyć swoją cegiełkę i wspierać rozwój tejże audycji, tak jak robią to patroni poprzez platformy Patronite, Patreon i Buy Me Coffee. Ich pełną listę znajdziecie na końcu tego odcinka, jak również w jego opisie. Zapraszam na dzisiejszą audycję. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony, Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj jedziemy sobie z wycieczką do Trójmiasta. No dobra, może nie jedziemy, ale gościa mam z tamtego regionu i sobie porozmawiamy na temat różnych kwestii związanych z rynkiem nieruchomości. Właśnie w Trójmieście, ale też pewnie nawiążemy do pewnych trendów ogólnopolskich albo w ogóle związanych na przykład z inwestycjami. I to nie tylko z sektora BSS-owego, ale też pojawi nam się wątek morski. Kim jest mój dzisiejszy rozmówca? To Adam Schroeder z firmy Kuszman. Cześć Adam. Cześć Wiktor, dzięki za gościnę. Powiedz nam coś więcej o sobie. Co ty robisz w Kuszmanie? Ja w Kuszmanie jestem dyrektorem regionalnym na północ Polski. Głównie odpowiadam za dział Office ale też za biznes development klientów, którzy mają jakiekolwiek potrzeby nieruchomościowe. No i z tymi nieruchomościami to masz do czynienia już tak ładnych parę lat, nie? No już 15 lat w branży, to jest kawałek mojego życia, ale czy to w nieruchomościach jest tak długo, to nie wiem. Bo, bo to jednak branża, która charakteryzuje się tym, że na przykład umowy najmu są pięcioletnie, tak? Więc umowy sprzedaży kupna trwają dwa lata, więc jakby spojrzeć na to z tej perspektywy, to dla samych nieruchomości to, to nie jest tak długo. Natomiast trafiłem na ciekawy czas, bo, bo dużo się działo w tym czasie. Zacząłem pracę jeszcze w Olivii Business Center, którą bardzo dobrze znasz, co się tam widzieliśmy ostatnio na Follow the Leaders, kiedy jeszcze nie było Olivii Business Center, była pusta działka Greenfield. Mm, tak naprawdę w którym mieście wtedy były tylko dwa średniej wielkości parki biurowe. Arkońska i Łużycka. Mm, no i wizja Maćka Grabskiego, właściciela Oliwii. No i też odwaga, bo wcześniej nikt czegoś takiego w Trójmieście nie robił. Yy, I od tamtej pory tak naprawdę co kwartał przychodzili nowi inwestorzy do Trójmiasta. Więc praktycznie z każdym kto w tamtych czasach chciał otworzyć nowy site, w mieście z każdym mogliśmy porozmawiać, zaprezentować swój produkt. No to był taki czas, się śmiemy. Tak, czuliśmy się jak pionierzy, bo wcześniej takich rzeczy w mieście nie było. Raczej było koło zamknięte. Firmy myślały o lokalizacji, w mieście, ale tam był odpowiedni talent pool, nie było jeszcze dużo konkurencji, natomiast nie było odpowiedniej infrastruktury. A z kolei deweloperzy mówili, że OK, dostarczymy ją, jak ktoś się zdeklaruje. Inwestorzy mówili, wejdziemy, jak ona będzie, a na taką infrastrukturę trzeba się poczekać dwa lata. Więc to wymagało dużej odwagi. Warto pamiętać, że tacy deweloperzy, szczególnie lokalni, tą odwagę mieli, jak właśnie, deweloper Oliwii i Alchemii. No, i oczywiście też dzięki temu uzyskali jakąś premię za ryzyko, bo dalej te parki są bardzo popularne i są w świetnej lokalizacji. Ja pamiętam te czasy tego dylematu, tak? Że jak są powierzchnie, to wchodzą inwestorzy do danego miasta. Jak nie ma powierzchni, to tych inwestorów nie ma, ale deweloperzy mówią: No, ale to dajcie nam tego inwestora, to my coś zbudujemy. I takie było błędne koło. Te czasy mamy za sobą. Polska na przestrzeni ostatnich dwóch dekad no, przeszła wręcz niesamowitą transformację biurową. Nawet rzeczona Olivia Business Center obecnie już się nazywa Olivia Center. Ten, nawet to słowo biznes wyleciało trochę z boku, mm -hmm. bo stał się to obiekt bardzo multifunkcyjny i popraw mieści się, myra, ale to jest największy kompleks biurowy w ogóle w Polsce. Tak, to jest 170 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, około. No, teraz już ze wszystkimi budynkami to jest największy kompleks biurowy w Polsce. I jeszcze nie koniec, nie? Coś tam jeszcze dokładają. Coś tam jeszcze dokładają, ale niestety to już nie są biura, przynajmniej na razie. Hmm. Może to i dobrze, bo mamy wtedy takie kombo, nie? Że tu masz trochę pracy, a tutaj na przykład, nie wiem, mieszkania na wynajem albo hotel. Tak, ja myślę, że to jest świetny, no, miks funkcji, który się tworzy. Oczywiście mieszkaniówka tam jest na około na mieście od dawna. Ale razem, właśnie z hotelem, z mieszkaniami, które można wynająć blisko tego centrum, no to się tworzy tak naprawdę fajna nowa dzielnica. Ty masz pod sobą rynek trójmiejski. Pewnie tam nawet trochę więcej, ale skupmy się na, na samym Trójmieście. Jak wygląda w ogóle na dzień dzisiejszy sytuacja biurowa w Trójmieście? Jakbyś mnie co roku zapytał, co dwa lata, może tak. Nieruchomości wydają się dość właśnie, ja tak słyszałem często takie opinie trochę nudną, trochę stabilną branżą. Kiedyś były szef przyjechał z mipim skan z Targów i, i wpadł do biura, powiedział i zażartował, że branża nieruchomości jest dla starszych panów ustatkowanych w długich, ciemnych płaszczach i kapeluszach. Młodziaki, ja byłem, widziałem. Zastanówcie się, czy chcecie tutaj pracować. Natomiast, no, te, te lata, w których akurat y, udało mi się pracować w tej branży, no nie doświadczyłem, doświadczyłem mało różnych rzeczy, bo cały czas coś, coś się zmieniało. Y, a to biurowce rosły jak grzyby po deszczu, wchodziły nowe firmy i deweloperzy prześcigali się tak naprawdę, kto miasta się prześcigały, kraje, kto wygrał danego klienta, gdzie ten klient będzie miał biuro, wymyślić dla nich oferty, wymyślić nowe budynki, większe, mniejsze. Później, oczywiście, to się wszystko było ciekawe nie tylko z jakichś pozytywnych przyczyn, bo, bo była i pandemia, i wojna, które wpłynęły na wiele sektorów, ale na nieruchomości dość mocno bo jednak są związane z jakimś miejscem, w którym przebywamy, i nagle no, zdziwiliśmy się, że o tym, czym się zajmujemy zawodowo, wszyscy naokoło rozmawiają. Przy stołach rodzinnych, na imprezach, wśród znajomych. To się stało takim tematem bardzo modnym, no i to wszystko wpływało na rynek, który fluktuował. A teraz, jak pytasz, jaką mamy obecnie sytuację, to to jest znowu inaczej. To jest znowu inaczej, bo, bo jeszcze to jest dość młody rynek, oczywiście, więc tych całych cykli nie przeszliśmy, ale jeszcze nie było tak w trójmieście, że żeby się budowało tak mało biurowców. Także powierzchnia dostępna jest, bo Firmy się trochę kurczą, uwalniają powierzchnię w obecnych lokalizacjach, a na dzień dzisiejszy są może dwie aktywne budowy, i to niedużych budynków, inne są wstrzymane. A jedni z największych deweloperów, jak na przykład Oliwia, nie, nie wbili łopaty pod budynek ofisowy od kilku dobrych lat. Ale przy tak dużych obiektach, to chyba oni non-stop mają jakąś rotującą przestrzeń, prawda, która pracuje. Tak, i to, yy, to, to, to widać, że to pracuje cały czas się wypełnia. Natomiast yy, yy, też yy, współczynnik pustostanu, w Trójmieście nie jest jakiś super wysoki obecnie, jest około 14%. Yy, ale no jest, yy, można się spodziewać, że, że on po prostu wzrośnie. Yy, wydaje się, że po, wydawać by się mogło, że po pandemii, tuż po pandemii firmy te, które sobie przeanalizowały sytuację, wdrożyły remote work, trochę się zmniejszyły i to już mamy za sobą. Ale procesy, w których obecnie, obecnie, które obecnie dzieją się na rynku, albo będą się za chwilę, no świadczą o tym, że ci najwięksi najemcy jeszcze tych zmian nie dokonali. Więc sporo powierzchni się uwolni, i to jest, popyt jest mniejszy. Zwiększy się podaż obecnej powierzchni. I to nie motywuje deweloperów do budowy biurowców. A dodatkowo jeszcze no z drugiej strony koszty budowy, koszty finansowania, oczekiwania potencjalnych kupców na rynku kapitałowym biurowców. To wszystko sprawia, że obecnie, żeby zbudować biurowiec i go wynająć, trzeba by liczyć na część rzędu 18-19 euro, gdzie średni na rynku jest między 14,60 a 16,5 powiedzmy. Więc ta przepaść jest trochę do zasypania, ale to działa w dwie strony. Tak? Także może się zmienić kapitałowo, kosztowo nie sądzę, ale może być jakaś korekta. No, popyt musi trochę wrócić i wypełnić się, muszą się wypełnić te powierzchnie, które obecnie są wolne. Ale czy to może oznaczać, że tak jak mówimy o tym zasypywaniu dziury, te czynsze w perspektywie długoterminowej, przy tym, że się jeszcze mając na uwadze, że się nie budują, nowe budynki będą rosły? Myślę, że one będą powoli rosły. One już wzrosły, ale tego nie widać, bo na obecnych umowach najemcy mogą mieć trochę wyższe czynsze po inflacji przez kilka lat umowy, ale no łatwiej tym deweloperom, którzy mają wolną powołanie, będzie konkurować. W momencie też spójrz na perspektywę klienta. Umowy są najczęściej na 5 lat, więc biura są, są albo pięcioletnie. Dziesięcioletnie, no jest bardzo mało takich piętnastoletnich, w których to już jest przez 15 lat. Z czego mieliśmy 2, 2,5-3 lata okresu pandemicznego, ciężko to różnie można, e, e, można stwierdzić, gdzie to biuro było praktycznie używane. Więc firmy, które całkiem niedawno się wprowadziły, odebrały ładne nowe biuro, część czasu go nie używały, to nie zawsze są skłonne i chętne, żeby się teraz gdzieś przeprowadzić. No tak, mamy też swoje pewne przyzwyczajenia, tak, siedzimy, biuro nam się podoba, bierzemy pod uwagę to, co mówią nasi pracownicy, czy to dobra, czy niedobra lokalizacja. Ale spójrzmy jeszcze troszeczkę na przyszłość tego rynku trójmiejskiego, tak, bo historycznie to pamiętam, że Trójmiasto było zawsze dzielone tak, że w Gdyni się spało, w sopocie się bawiło, w Gdańsku się pracowało. Na przestrzeni lat ta Gdynia też dosyć mocno zyskała tej tkanki biurowej, chociażby ta bodajże Łużycka, o której tutaj wspominasz, to to jest przecież park który, Park biurowy, który powstał w Gdyni. Czy właśnie taka jest przyszłość miasta, czyli że w obu tych dużych miastach będą rozwijane przestrzenie biurowe, przestrzenie biznesowe? Myślę, że dalej parne pierwszeństwa będzie dzierżył Gdańsk z racji skali. Gdynia była bardzo biznesowa już od 2008, potem Gdańsk mocno się rozbudował ofisowo, teraz Gdynia trochę nadrabia. I faktycznie najwięcej takiej powierzchni świeżo zbudowanej, wolnej jest obecnie w Gdyni paradoksalnie. Tam się przez wiele lat niedużo działo pod kątem e, deweloperskim, e, budowania biur. Ale teraz te inwestycje w i w 3T Office, i Vastintu y, no, y, wprowadzają nową, nową powierzchnię na rynek. Fajny produkt. Y, tak, tylko ta kwestia popytowa teraz oczywiście musi być do przodu popięta, ale y, jest nadzieja, bo firmy ok, może nie są zawsze skłonne się obecnie przeprowadzać, natomiast y, czasem y, przy różnych konsultacjach, które prowadzimy, wydaje się, że to jest mimo wszystko racjonalna opcja. Y, szczególnie, że y, też y, można by myśleć, tuż po pandemii wprowadzono remote work, Wprowadzono jakieś zasady pracy zdalnej. Hmm, I że to jest już dan, tak? A w rozmowach z firmami wiemy, że polityki dotyczące tego, jak pracować zdalnie, to są bardzo różne. Od zero dni w tygodniu, jednego dnia w tygodniu do trzech, bardziej restrykcyjne planowanie, bardziej restrykcyjne pilnowanie, bo hmm, tak naprawdę jakieś totalne hybrydy między działami hmm, i. Z, z takich analiz mogą dojść do wniosku, że warto jednak zamiast tkwić w tej starszej tkance biurowej i wprowadzić remonty na tym żywym organizmie, jednak ruszyć i się przeprowadzić w momencie, kiedy rynek ma sporo do, za, do zaoferowania, jak w Gdyni. To jest ciekawa opcja. No tak, Gdynia, to powiem ci, że mnie też fascynuje ze swoimi. Yy projektami biurowymi, no bo wspomniany przez ciebie 3T Office Park ma w zasadzie pod drzwiami stację kolejki, z którą 15-20 minut można być na lotnisku, co jest w ogóle niesamowite, bo samochodem tam ponad godzinę trzeba pewnie by było jechać. Z kolei yy, projekt Fastintu teraz nowiutki, oddany na koniec września yy, z pozwoleniem na, na, na za, zasiedlenie, że tak powiem, czyli waterfront, kolejny etap, no coś niesamowitego, praktycznie pierwsza linia brzegowa, na pewno dla tych, którzy że tam znajdą swoje biura, no to można im pozazdrościć w widoku, w widoku z okien. Ale teraz, gdybyśmy z Gdyni wskoczyli do Gdańska, to w Gdańsku mamy bardzo ciekawą charakterystykę tych obszarów biurowych. Jakbyśmy mogli tutaj ze cztery zdania powiedzieć, gdzie, które z części Gdańska w tej chwili są w takim trybie rozwojowym z jednej strony, jeśli chodzi o powierzchnię biurową, a, w, a w dru z drugiej strony zainteresowaniu samych najemców. Tak. Wydaje mi się, że możemy mówić o takich czterech. Lokalizacjach. Oliwa jako ten główny hub, który wyrósł praktycznie od zera do miejsca po pośrodku trójmiasta, gdzie po prostu ten biznes jest naokoło i, i, i go widać. Weszła chyba w taką fazę, w fazę teraz stabilizacji. Hmm. Tej powierzchni jest dużo i trochę będzie zwalniane i trochę się już zwolniło, więc musi ten wewnętrzny pobyt, popyt jakoś zakomodować. Potem mamy wrzeszcz gdzie faktycznie wrzesz tak po trochu, z racji takiego swojego charakterystyki jako hub komunikacyjny, tak, no bo tam właśnie i pkm się krzyżuje, i skm i wylotówka na lotnisko, i też jakby nie patrzeć środek Trójmiasta. Tam, tam się będzie rozwijał hub biznesowy, niekoniecznie z jakimiś dużymi, ogromnymi projektami, ale tam, gdzie na usługach może powstać coś ofisowego, to, to, to faktycznie powstanie. Zresztą tam jest jeden nowy projekt Torusa. Obecnie czeka na pierwszego najemcę. Budowa już mogła być dokończona, ale, ale takie właśnie czasy popytowe, że trzeba zebrać trochę najemców, żeby do, ją dokończyć. W świetnej lokalizacji koło Galerii Metropolii, e, e, biurowiec punkt. Trzecią taką lokalizacją, jakby w tej dalej osi, to jest centrum e, blisko młodego miasta. Tam już są biurowce i miało być ich dużo więcej historycznie. Nawet całkiem niedawno jeszcze były projekty dużych trójmiejskich deweloperów, żeby tą tkankę mieszkaniową i PRS-ową, która teraz tam powstaje, no też ubogacić trochę pod inne funkcje i się zrealizować jako no specjaliści od budowy biur. Dobrze by było kontynuować tą swoją działkę. Natomiast ten klimat, o którym mówiłem wcześniej, rynkowy, który pewnie potrwa jeszcze dobre 2-3 lata, nie motywuje i, i raczej motywuje w drugą stronę. Więc obecnie te projekty, na które można było liczyć, że będą biurowe, są przerabiane na e, projekty PRS-owe, mieszkaniowe. Tak pamiętam na tym młodym mieście, to były projekty bodajże Inopy i Kawatiny, które tam. I jeszcze innych deweloperów, ale te dwa, pamiętam, były dosyć zakrojone, te, te, te plany. A tak, akurat Inopa wstrzymała jeden, budowę jednego biurowca. Kawatina dalej ma w planach, natomiast tu akurat mówię o, o działkach jeszcze bliżej, jeszcze bliżej młodego miasta. Choćby w działka, nie wiem, Echo Investment, tak? gdzie miały być biurowce, ale już od jakiegoś czasu wiadomo, że będzie mieszkaniówka. No, ale też ciekawe projekty tam są rozrysowane, zobaczymy jak pójdzie z ich realizacją, czyli Stocznia Cesarska. No, to są, to są wyjątkowe oczywiście projekty, bo to jest takie połączenie tkanki industrialnej z tkanką miejską. Pewnie byłeś w garnizonie w Trójmieście tak to jest też można mówić jako nowej dzielnicy. Wielki sukces. Na parterach wszystkie lokale wynajęte pod restauracje pod różne inne usługi biura miks biur i mieszkaniówki centrum Trójmiasta i to jest fajny koncept i coś takiego ma właśnie powstać w okolicach na Stocznicy Zalskiej i w okol przy okolicznych działkach. No, ale pojawia się oczywiście ten drugi yy, yy, wątek, yy, czyli rozwój też stoczni i portu, tak? bo to był temat yy, panelu na Follow the Leaders. Yy, co prawda, stocznia i port, no dynamiczny rozwój. Wielka rzecz. Chyba Marcin Grzegory rzucił taką cyfrą, którą zapamiętałem, że to jest 20. Porty w Trójmieście odpowiadają za 23% PKB polskiego. To jest po prostu masa, masa pieniędzy. I one się plus stocznia bardzo szybko rozwijają. Nie na tych samych działkach, ale jednak ten rozwój po drugiej stronie wody i przy. Trochę zaniepokoił i deweloperów tej nowej dzielnicy, i mieszkańców, że to może w jakiś sposób wpłynąć na, na budowę takiego drugiego naszego Hafen City. No, zobaczymy. To, to na razie za wcześnie, żeby mówić. Myślę, że i tak tych terenów jest sporo, więc jakoś to musi, muszą znaleźć wspólną przestrzeń do rozwoju. Ale fajnie by było, gdyby to zostało zagospodarowane zgodnie z planami, bo rzeczywiście działka jest absolutnie przepiękna, mhm. super ulokowana, także ja trzymam kciuki, żeby tam rzeczywiście coś się rozwinęło. Mówiąc o mm, portach, tak, no to dotykamy już tak naprawdę poniekąd sektora morskiego. To zróbmy taki mały przeskok pod kątem dwóch dosyć kluczowych sektorów dla Trójmiasta, czyli sektora nowoczesnych usług dla biznesu, czyli sektora BSS oraz sektora morskiego, bo to z tych dwóch branż głównie przychodzą inwestorzy, którzy lokują swoje projekty na terenie trójmiasta. Jak to wygląda z Twojej perspektywy odnośnie nowych projektów, które pojawiają się w tej chwili w trójmieście? Oczywiście nie ma ich tak dużo jak jeszcze jakiś czas temu. Ale są. One są trochę mniejsze. Kiedyś centrum, nowy site w trójmieście czy w innym mieście, no to minimum te 100-200 stanowisk inaczej się nie opłaca. Teraz nawet są takie po kilkanaście, kilkadziesiąt. To, co obserwujemy, to jest, dalej są przypadki firm, które już są w Polsce. Jako drugi site w Polsce, gdzie już biznes mają sprawdzony, znają ten rynek, znają warunki pracy, działalności w danym regionie, wybierają na przykład trójmiasto, bo jest, ktoś ma site w Krakowie, wybiera trójmiasto, pracuje trójmiasto oddalone w inny talent pool ale dalej w tym samym kraju, czyli na znajomym gruncie. Więc tutaj się pojawiają takie firmy i to jest fajne, tak? Bo największy taki przypadek to był chyba z tej strita yy, wiele lat temu, gdzie, gdzie poza Krakowem postanowiło tworzyć się w Trójmieście i to naprawdę yy, sprawiło, że zaraz po nim ustawiła się kolejka kolejnych inwestorów. Drugi taki, yy, drugą taką część, którą widzimy, to, to są research and development. Co prawda, nie są to jakieś jeszcze duże wejścia, ale w miarę specjalizacji, w miarę coraz większej złożoności tych procesów, które są obecnie w BSS-ach, powoli tworzą się w nich samych, takie mniejsze komórki, dostają coraz towe zadania z zagranicy. Nie jest łatwo jednak przekonać, decydentów w Stanach czy na zachodzie, żeby ok, już się zgodzili, że ten BSS jest, jest gdzieś tutaj u nas, natomiast żeby research and development, przenieść cały dział, to, to jest duża sprawa. Ale po trochu, zadanie po zadaniu i się tworzą takie komórki, które powoli dochodzą do kilkunastu, kilkudziesięciu osób i to jest taki, taki kierunek, w którym wydaje nam się, że że możemy oczekiwać nowych inwestorów z nowym brandem, wydzielających się z tego, co już jest, albo wkraczających do Trójmiasta. A trzeci taki e, e, obszar to są firmy z branży logistycznej i z branży offshore. Logistycznych jest sporo z racji naszej lokalizacji, natomiast one się też rozwijają. Pojawiają się nowe, pojawiają się takie, które współpracują z obecnymi. No i firmy z branży offshore, no to teraz oczywiście energetyka wiatrowa na tapecie, Także ten sektor morski y, mocno zaczyna korelować. Nie tylko są jakieś zgrzyty na linii nie wiem, mieszkaniówka i rozwijające się tereny industrialne, ale też korelu korelują, zawsze korelowały pozytywnie, ale teraz widać trochę to, szczególnie to widać w momencie, w którym BSS-y jednak troszeczkę wyhamowały. Y, przez lata były na no, BSS-ach teraz około 400 tysięcy osób pracuje w tym mieście, w sektorze morskim z 60. Y, tak, że przy tych dwóch nogach, to one się nawzajem nakręcają i, i to widać. Jeszcze jak do tego dołożymy e, elektrownię atomową, m, gdzie już widzimy, że to pociągnie za sobą sporo, niekoniecznie film czysto potrzebujących powierzchni biurowej, ale dużo branż, tak, które, e, dla których obecność takiej elektrowni jest atrakcyjna, m, to, e, to ten taki trójkąt, jeszcze się nawzajem, myślę, nakręci i przyciągnie to dodatkowy biznes. I tak powiedziałeś, że, że ten sektor BSS-owy troszeczkę wyhamował. Taki delikatny jesteś, bo on tak od dwóch lat na hamulcu lekkim jedzie. Delikatny. Może nawet nie takim lekkim, ale z drugiej strony to jest tak. No, kamon, 25 lat z rzędu sektor rusł, więc mieliśmy bardzo mocną dynamikę przez ćwierć wieku. W pewnym momencie musiało się to w jakiś sposób wyhamować. Wspomniałeś o RD. Tak, to jest zdecydowanie trend w tej chwili rynkowy i ja myślę, że najlepsze jeszcze przed nami, bo już pojawiają się takie głosy. Mamy takie przykłady z całej Polski spływające, gdzie te centra RD zaczynają być tworzone, chociażby Volvo w Krakowie, więc widać, że te pierwsze jaskółki zaczynają tutaj. Ja ci, jeżeli mogę Ci przerwać, tu jest w ogóle ciekawy wątek takiego Volvo w Krakowie, bo też widzimy taki, ciężko nazwać to trendem, ale jakiś tutaj, jakąś korelację, gdzie Zamyka się na przykład zakłady produkcyjne, które istniały od 20-30 lat. Firma X, na przykład Volvo, mm. wychodzi, a rok później przychodzą z BSS-em, przychodzą z RD. I to jest jakby oczywiście taki no, awans. Fajnie by było zachować te oba biznesy, ale to, że jakaś firma wychodzi i przynosi Część biznesu trochę bardziej blue collar do, do, do innych krajów, to nie znaczy, że znając ten rynek od lat, mając tu rozpoznane kadry, nie wejdzie z nowym biznesem. I to też fajnie, warto śledzić. Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy mieli rzeczywiście taką hybrydową strategię, która będzie pełzająco rozwijająca się w Polsce, gdzie to właśnie przy zakładzie produkcyjnym przez ścianę będzie tworzone najpierw w mikroskali, a potem w nieco większej centrum badawczo-rozwojowe. Życzyłbym sobie tego, bo to rzeczywiście są kompetencje i, i białe i niebieskie, jak jeżeli byśmy mieli sobie to tak e, pokazywać. A mówiąc o ludziach, e, z waszych obserwacji, jak w tej chwili wygląda e, praca w biurach. W Trójmieście. Czy to jest rzeczywiście model taki, że ludzie chcą wracać do tych biur, pracują w nich, czy raczej jest to sporym wyzwaniem? Trudno rozpoznać tę sytuację, bo I to jest właśnie coś, co, co się powtarza wśród naszych klientów. I tutaj fajnie, fajnie gdyby firmy rozważyły jednak. Minęło kilka lat od pandemii, od różnego rodzaju zmian, wdrożeń, remote worku yy, i widać, że następuje pewien czas refleksji. Yy, czy to działa? Czy to jest zmienić? Jak coś zmienić, to co? Często nie wiadomo, co w ogóle nie działa. Yy, są, albo jest rekrutacja dodatkowych pracowników i, i tu się rodzą komplikacje. Jak monitorować? Tak, yy, Dla przykładu pracownik, który nie jest w domu, jest w delegacji, no to jest jakby w biurze. Czyli raczej mówimy o statystyce nie tylko bycia w biurze, ale nie bycia w domu. Monitoring z różnych źródeł. Mamy sporo teraz procesów change management, związanych z change managementem, z procesów workplace. Dobrze by się skonsultować z doradcą, na przykład z nami w tym zakresie, bo, bo można próbować, a, ale warto zbierać benchmark z rynku, jak to jest zrobione w innych firmach, i co się tam sprawdza. I myślę, że to będzie ewoluować, szczególnie, że plany planami, change management też można planować, a już się spotkałem z kilkoma sytuacjami, gdzie po prostu przyszła informacja z zagranicy, z centrali, macie być trzy dni w tygodniu w biurze, a nie dwa. Macie być pięć dni w tygodniu w biurze, a nie dwa. Całkiem niedawno był artykuł o chyba szefie Amazona, który ogłosił po prostu, że Stany przychodzą do biur. Tak, która chyba na 1 stycznia jest taki powrót tak. planowany. I wszyscy wysyłali do mnie maila, że Europa jeszcze nie. Tydzień później był artykuł Spotify, gdzie prezes Spotify powiedział, nasi pracownicy, spokojnie, my im ufamy, niech tak. pracują sobie zdalnie. Także myślę, że to wszystko będzie ewoluowało. Ważne, żeby zrobić ten change management, rozpoznać obecne potrzeby, um, upewnić się, że dobrze to wszystko się monitoruje i zbiera dane, żeby po prostu wyciągać z tego jakieś wnioski. Nie, nie do końca, czy ma, ma ktoś przychodzić częściej, czy nie, ale po prostu, czy ta forma jest efektywna dla danych działów. Ja powiem nawet, ci tak, że troszeczkę odskoczę od tematu naszego głównego wątku, ale z drugiej strony zawsze mnie to yy, może nie tyle fascynuje, co zastanawia, kiedy my sobie dobrze zanalizujemy tą pracę zdalną pod kilkoma wątkami. Bo to, jakie mamy nastawienie, że fajnie, że ja sobie mogę popracować w domu, to jest jakby jedna mhm. sprawa. Drugim jest wątek czysto zdrowotny, i wielu ludzi nie ma w domu warunków do tego, żeby prawidłową postawę chociażby zachować, siedząc przy biurku, stole czy tam czymkolwiek innym. Trzecim jeszcze aspektem jest kwestia cyberbezpieczeństwa i tego, kto ma dostęp do danych, którymi pracownicy firm posługują się w miejscach, które nazywają pracą zdalną. Więc tu pewnie można by było i całą konferencję albo i książkę napisać na temat tego, jakie zagrożenia albo wyzwania daje nam praca zdalna, poza tym, że zaspokaja nasz komfort psychiczny, że ja sobie mogę popracować mhm. z domu, nie? Także tutaj, no dużo, dużo pewnie Słyska, jeszcze to, można gadać. Yy, ja bym się na przykład nie zdziwił, gdyby pewnego dnia lekarze zaczęli coraz częściej wystawiać receptę na nie pójście do domu, ale przyjście do biura. <noise> e, tylko, że wiesz, że przykładów faktycznie plus i minus można wymieniać sporo. Tak samo jak i zwolenników jednego i drugiego rozwiązania. Dokładnie. E, wydaje mi się, że jedna jest taka rzecz, która to wszystko, która jest im plus w tej całej sytuacji, że można e, spróbować dowiedzieć się i dojść do jakiegoś wniosku, dlaczego i po co tak naprawdę przychodzisz do tego biura i jak efektywnie tam możesz spędzić ten czas e, i ta konkluzja sama stanowi moim zdaniem wartość samą w sobie. Nawet gdyby się okazało, że te dwa dni w tygodniu to jest super efektywnie, jak będzie nam czterodniowy tydzień pracy, to nie wiem jak te proporcje zostaną zachowane, to też będzie kolejna zmiana. To jest oddzielny wątek, cztery dni w tygodniu. Ja to mam na to swoją teorię, ale to jakimś innym razem będziemy mogli sobie na ten temat porozmawiać. A mówiąc o konkluzjach i tak naprawdę puentowaniu rozmów, powiedz mi, gdyby ktoś chciał więcej posłuchać na temat rynku nieruchomości w Trójmieście, na temat tego, jak tam rozwijają się kwestie nowych inwestycji, czy to z sektora BSS-u, czy z sektora morskiego, jak w ogóle wygląda cały rynek tych nieruchomości i komercyjnych, i, i, i biurowych. To je, gdzie byś taką osobę skierował? Słuchajcie, jestem jakby co na LinkedInie. Zawsze można do mnie napisać. Można wejść na naszą stronę kushmayquirp.pl. Też regularnie publikujemy raporty o atrakcyjności inwestycyjnej nie tylko tego miasta, ale wszystkich innych miast w Polsce. Oraz organizujemy fajne eventy. W przyszłym miesiącu będziemy mieli event poświęcony rynkowi mieszkań. Także Prośba o obserwowanie profilu i zapraszam. To ja w takim razie zadbam o to, żeby do opisu dzisiejszego odcinka pojawiły się linki tutaj przez Ciebie wspomniane, żeby móc skrócić nieco ścieżkę dotarcia, do, czy to do Ciebie, czy do informacji, którymi dzielicie się jako Kusz Majowaki. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Wielkie dzięki.